Bolesławiecki Rower Miejski BROM, czyli system automatycznych wypożyczalni rowerów miejskich, funkcjonuje w Bolesławcu od końca października 2018 roku. Obecnie system składa się z 30 rowerów rozlokowanych w 6 strefach. W ubiegłym roku uruchomiliśmy system miejskiego poruszania się na rowerach. Rower miejski stał się takim przebojem, można powiedzieć, mimo tego, że to był tylko pilotaż. Dlatego w tym roku uruchamiamy kolejne stacje, kolejne możliwości, rozszerzamy system, dajemy też prawo do pozostawiania roweru poza stacją, w związku z czym staje się to coraz bardziej atrakcyjne, ale też byliśmy ciekawi, jaka będzie reakcja mieszkańców, więc pierwsze dni wprowadzania akurat zbiegły się ze świętami Wielkiej Nocy i mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Również ci, którzy nam wspomagają, mówią, że to był sukces. Jestem ciekaw, jak to będzie w następnych miesiącach. Aby korzystać z BROMów, trzeba zainstalować aplikację na telefonie i zarejestrować się. Po uiszczeniu opłaty początkowej możemy rower odblokować poprzez skan kodu. Po zakończonym przejeździe blokuje się rower wbudowanym zabezpieczeniem. Jednoślady można zostawiać w każdym miejscu, ale warto wiedzieć, że odstawienie roweru do strefy jest premiowane. Strefy z rowerami znajdują się przy Urzędzie Miasta, Termach, Leśnym Potoku, basenach przy ulicy Spacerowej, Orliku, na ulicy Jarzębinowej oraz przy Alei Tysiąclecia.